Dzisiaj będziemy jeść tylko i wyłącznie czekoladowe jedzenie. Właśnie smażę nam śniadanko. Mieliśmy jechać do restauracji, ale niestety ktoś sobie wymyślił Barbera i nie zdążymy tego zrobić. Proszę bardzo. Dzień dobry. To ty mnie ci zmuszasz do jedzenia słodkiego śniadania i ale do jedzenia słodkiego przez cały dzień. Ty nie musisz, to jest mój odcinek. Ja jem czekoladowe jedzenie. A. Ty możesz sobie jeść co chcesz. To po co? Co ja tu robię? Możesz sobie jechać jak chcesz. To sobie idę, widzowie. Przygotowałam nam na śniadanie pankejki z czekoladą. Dodałam do nich kakao, żeby były takie bardziej czekoladowe, żeby to lepiej wyglądało. I oprócz tego przez cały dzień będziemy jeść danie, które mają czekoladę w sobie. Są to ciekawe propozycje, takie, które ja na przykład w wytrawnej wersji bardzo lubię. No i jestem ciekawa, czy będzie mi smakować czekoladowa wersja. Czyli co, że będziemy jeść kebaba czekoladowego? Kebaba nie. Ale inny fast food tak. Jeżeli takie odcinki, gdzie jemy jakieś jedzenie przez cały dzień, wam się podobają, to stawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Ja przygotowuję nam śniadanie do końca i widzimy się, jak będzie gotowe. Ja mam się tym najeść? Tak. Dieta. Nie dość, że faszerujesz mnie słodyczem na śniadanie. To jeszcze zrobiłaś mi taką małą porcję? Pawciu, ty musisz wyjść za 3 minuty zaraz już. I to ja nie zdążyłam więcej usmażyć. Ja mam więcej ciasta, ale to nie jest moja wina, że ty masz Barbera na taką godzinę. O dziwo, smakują jak pankieki z nutellą. Co ty nie powiesz? Spodziewałeś ja się nie tego? Mogę. W życiu. No właśnie. Jedno trzeba przyznać. Jest to czekoladowe śniadanie. I pankiek jest czekoladowy. Ej, ale Nutella nie jest czekoladą. Jest kremem czekoladowo-orzechowym. No dobra, niech ci będzie. No dobra, no co? Jak pankejki. Ogólnie ten film jest nagrywany dzień przed Wigilią. Chcemy mieć film na zapas, żeby móc spędzić czas z rodziną. Paweł jedzie zaraz do Barbera i ogarnąć prezent dla rodziców. Ja jadę do sklepu kupić jeszcze kilka ostatnich prezentów. Dlatego teraz się widzimy dopiero na obiedzie. Ja jestem już od jakiegoś czasu w domu. Czekam jeszcze na Pawła, bo mu troszkę dłużej zajęło, ale już do mnie jedzie. Jest ogólnie godzina 15, więc jest już bardzo późno i jesteśmy mega głodni. I mam nadzieję, że to, co zjemy na obiad, będzie na tyle smaczne i pożywne, że się tym najemy. I ogólnie miejscem, do którego jedziemy, jest pijalnia czekolady Ewedla. Dobry, co jemy na obiad? Jedziemy na coś dobrego, ale nie powiem ci co. A czekoladowego. Czekoladowego. Jestem tak głodny, mam wpieprzyć czekoladę. Bluzę tylko przebiorę, bo się ubrudziłem, ale zapraszam na sam... A już nie chyba. Już nie? Nie, jeszcze do jutra chyba jest. I ostatnia szansa, 20... Co? 40% rabatu damy? Ostatnia szansa na ostatni dzień? Ostatnia szansa? Bo dzisiaj jest ostatni dzień. Na hasło czekolada. Na hasło czekolada. 40% rabatu macie. Bo dzisiaj jest ostatni jest, dzień. Co prawda już jest niewiele jak rozmiarów. Jakiś czas będzie zamknięty. Będzie zamknięty, bo no zobaczycie. Powiem wam, że jestem tak głodny, że aż mi się kręci w głowie. No mam nadzieję, że się najesz. Ja dalej nie wiem, gdzie idziemy. I to już mówiłam, idziemy do pijalni czekolady Ewedel. Czyli będziesz szczęśliwy, bo to jest Ewedel. A to nie może być chociaż coś, co ma, ale to będzie... Co będziemy jeść? Babeczki? No nie, zobaczysz. A co będzie? Będzie tam chociaż trochę czegoś, co nie jest czekoladą? Będą truskawki. Jesteśmy na miejscu, wchodzimy do środka. Ty jak taka Magda Gessler. Co? Jesteśmy na miejscu, wchodzimy do środka i tak wchodzisz. Dobra, co ty nam tu znalazłeś do jedzenia? Przyjechaliśmy na czeko burgera. Z bitą śmietaną, truskawkami, czekoladą mleczną i pire z marakui. Jest jeszcze burger z mleczną czekoladą, konfiturą śliwkową, bitą śmietaną. Taki jest jeszcze. No ja chcę jak już to tamten. Ogólnie myślałam, że on jest trochę bardziej czekoladowy. Ale fajnie to wygląda, co? No wygląda dobrze. Zamówiliśmy dwa burgery, zamówiłam sobie mleczną czekoladę z dodatkowym mlekiem, żeby nie była tak słodka. Paweł sobie wziął mleczną czekoladę. Ale dobra. Moja jest gorzka bardzo. Tak? Co to jest? To jest marakuja. Marakuja? Mhm. Co to jest marakuja? Owoc. Ja chciałem powiedzieć, że to jest czekoladowe jedzenie, a to nie jest czekoladowe, Ola, to jest bardziej bito śmietanowe niż czekoladowe. To jest czeko burger się nazywa. Bardzo dobrej jakości jest bita śmietana. Ale dobre to jest. Bardzo dobre, ale ja się tym nie najem, to jest pewne. Teraz pojedziemy gdzieś indziej. A, czyli będziemy dzisiaj jeździć po prostu w kółko i jeść czekoladowe rzeczy z restauracji. Następne ci się bardziej spodoba. Patrzcie, jak to wygląda po trzech gryzach. Znaczy, jak wygląda twoje, a jak moje. No bo ty nie umiesz. To ty nie umiesz właśnie. Ocena. W czym to ocenić? W skali deseru? Takie 4 na 10. 4? Ja daję 6. Nie smakuje bardzo. Nie jestem na odcinek taki jest nagrywany bez Pawła. Mam gwiazdowy, że za bardzo. To jest jakiś dobry pomysł masz dzisiaj. Fajne miejsce, dobra czekolada, bardzo fajny klimacik i tak dalej. Ale ten burger to był do wywalenia dla mnie. Jakby, pewnie mają większość jedzenia spoko, ale ten burger to jakby, nie. Jakby no było bardzo dużo bitej śmietany, nie? Tak, to był bito burger, tak jak powiedziałaś. To nie był czeko burger. Spodziewałam się czegoś innego, po tym jak przeczytałam, że to jest czekolada i w ogóle myślałam, że to będzie bardziej czekoladowe, dlatego wybrałam to na dzisiejszy odcinek. No ale niestety, no to nie jest moja wina. Następna rzecz będzie na pewno bardziej czekoladowa, ale ty Paweł jej nie jesz. Umówmy się tak, no bo ty narzekasz na wszystko. Umówmy się tak. Dobra, ja tylko widzowie, poczekaj. Ja już nie będę narzekał. Ja tylko powiem, że ostatni raz powiem, że jestem mega głodny, no wepchnęłaś we mnie bitą śmietanę. To słuchaj, to zrobimy tak. Ty weźmiesz teraz normalnie. Widzowie,
Poczekaj. Ja mogę powiedzieć, to jest mój odcinek. Ale ja chcę widzom, ja chcę dla widza coś. Ja chcę coś dla widza powiedzieć. Zobaczcie tylko, jak mój burger wygląda. Na jej twarzy teraz jest zdjęcie mojego burgera. Tak, tak wyglądał mój burger po zjedzeniu. Dlatego, że tak zostawiliście burgera, to teraz ty jesz normalne to, co ci smakuje na co dzień. Ja biorę czekoladowe. Dobra. I ty posmakujesz ode mnie. Nie będziemy marnować jedzenia, bo ty nie chcesz. Masz rację. W 100% się z tą zgadzam. Właśnie. Aczkolwiek nie miałem zamiaru tego zmarnować, po prostu mi nie smakowało najnormalniej w świecie. Jedziemy teraz na pierogi. Ja sobie zjem normalne pierogi. Jesz sobie normalne pierogi. Zajebiście, idziemy do pierogi. Jest mandu. Idziemy do środka. No, ładnie tu. Ty bierz sobie co chcesz, a ja biorę pierogi słodkie. Tylko właśnie nie wiem z czym. Chyba z czym wezmę to? Z malinami, z białą czekoladą na cieście czekoladowym. W sensie one są po prostu ciemne, jakby z czekoladowego ciasta. Podawane z ciastem śmietanowym. Spoko. Więc widać, że będą czekoladowe na zewnątrz, jeszcze będę miał białą czekoladę w środku. Mega git. Ogólnie są strasznie wydziwione pierogi, w sensie takie kreatywne. Znaczy, czy kreatywne to się okaże, może to są jakieś miksy smaków, których się nie da jeść. W każdym razie ja sobie wezmę pierogi z mięsem a la wołowina. To jest wegan. Z mięsem a la wołowina, cheddarem, ogórkiem kiszonym, czerwoną cebulą. I to brzmi tak fajnie, ale jak to jest a la mięso, to nie. No to nie wiem, co wezmę. Zastanawiam się jeszcze. Wezmę tradycyjne pierogi po prostu z mięsem i tyle. Cieszę się, dziękuję, że nie muszę jeść czekolady. Ale posmakujesz. Posmakuję, ale nie zjem. Ale są tam pierogi czekoladowe. No zobaczmy, jak to wygląda w środku. O, taki trochę pusty w środku. Smakujmy. O, dobre. Tak? No. Daj mi posmakować. Bardzo dobre pierogi, moje za to są z mięcha. Jeżeli chodzi o nasze jedzeniowe challenge, to jest ewidentnie najcięższy challenge dla mnie, dlatego że ja nie znoszę słodkiego na pusty żołądek. Dlatego ja też muszę... sorry, ale pierwsze mięso dzisiaj. Ale to jest dobre. Ja jestem fanką, ja zjem wszystko. Na zdrowie. Zjedliśmy na wynos, bo nie zjedliśmy wszystkiego, bo zjedliśmy... Ja dostałam 8 pierogów, a było 10. To było za dużo dla nas. Więc zjedliśmy na wynos, zjemy wieczorem. A jeżeli zmieścimy, jak nie, to jutro zjemy. Na Wigilię weźmiemy. No, spoko. Pierogi to pierogi, nie? Teraz nie będziemy jeść, tylko zabierzemy was do Agata Meble, bo jedziemy zobaczyć kanapy do naszego nowego mieszkania. Byliśmy kilka dni temu u projektantki. Wiemy, co chcemy, ale nie możemy się zdecydować na żadną kanapę, więc idziemy jeszcze raz zobaczyć, jak one wyglądają i może coś uda nam się dzisiaj wybrać. Jesteśmy już na miejscu, szukamy kanapy i ogólnie szukamy czegoś tak w zieleni albo ciemnej szarości. Nie możemy się zdecydować. Zobaczymy, co będzie, bo zawsze może wymienić kolor. Wymiary są bardzo dużym problemem. Tak, bo... Ogromnym problemem. Kochanie, bez takich dziur. Jak u babci to wygląda? Mi się podoba. Powinniśmy iść do oktagonu. Kto wygra tego kanapę? Tak, normalnie. Fajna, pierwsza walka kobieta vs mężczyzna. Ja z chęcią ją pobiję. Nie, bo tak nie mogę, a tak legalnie bym mógł. To nie jest jedna z tych? Vigo, tak. Nie jest zła. Też ma te takie wnęki. Mi się te wnęki w kanapach nie podobają. Usiądź co na niej. Średnio. Średnio. To odrzucamy. Ta jest. O. I to jest kolor, tylko mamy ten problem, że na kamerze to wygląda jak błękit. Ta jest za długa. Za długa jest? No. Mamy ten problem, bo wszystkie kanapy, które nam się podobają, są za długie. O ten tutaj. Kawałek. Tu musi mieć jakby 3 metry, a tu tylko 1,60 m. 1,80 m, no. Lipa. To jest nasza dream kanapa. No jest piękna. A jakbyśmy obcięli ją i zmienili nogi. Twój tata nam tego nie ogarnie? Nie, no jakiś tapicer by musiał to zrobić. Całkiem serio, to nie jest głupi pomysł. Chodźmy się zapytać. Ona jest trochę za długa tutaj. Promes na zamówienie. Nie skrócicie jej. Trzeba zadzwonić do Marty, naszej projektantki, czy ma kogoś, kto by nam to przerobił. Robimy to, kupujemy ją i bierzemy to do tapicera. Ta kanapa jest tak wygodna. Jest wygodna, fest. Fakt faktem, nie ma funkcji spania. Ale ja mam to gdzieś. Będziemy rozkładać materac. Będziemy rozkładać materac gościom. Jak chcą spać u nas, niech spią na ziemi. I jeszcze taki butelkowy zieleń kolor, który jest specjalnie dla psów. Tak. Bo Skipper drapie kanapę i rzeczywiście byliśmy z panią zobaczyć ten materiał i ja drapałam jak Skipper i nic się nie dzieje. No dobra. Robimy to. Kupujemy kanapę, ją skracamy. Piszę, no piszę do projektantki. No, śliczna jest. My wybraliśmy kanapę, stwierdziliśmy, że ją obetniemy, ale teraz Paweł się zastanawia, czy tyle chcemy wydać na kanapę. I mamy dylemat, czy zamawiać, czy nie. Bo wczoraj, ciekawostka, kosztowały 200 zł mniej kanapy. Mam zdjęcie z wczoraj, z telefonu. Tam jedna kanapa taka stoi, która kosztowała 3200, dzisiaj kosztuje 3450. Mogliśmy wczoraj ją kupić. Dorzucasz 200, które poszło do góry. Jeszcze będzie trzeba na tapicera wydać. Ja. No i finalnie jesteśmy w tym samym miejscu, czyli kanapa nam się podoba, ale nic nie zamówiliśmy. Będziemy mieszkać bez kanapy. Przyjechaliśmy teraz na ostatnie danie dzisiejszego dnia, czyli na pizzę. Znalazłam miejsce, gdzie jest pizza taka typowo włoska, z nutellą, z bananem i z M&M'sami. Ty chyba pojadłeś, nie? Jadłem testówkę w pizzerii, okay. Ale nam nie pykła. Nie pykła, okej. Okay. Nie pykła. No jestem ciekawa, jak to smakuje. Ogólnie po całym dniu jedzenia, tylko takiego właśnie słodkiego jedzenia, strasznie boli mi głowa i brzuch. Brak energii mam totalny. Ja chciałem powiedzieć, że gdyby nie te pierogi, to było ze mną źle, jest no. Okej. Okay.
dzięki tym pierogom. Teraz idziemy do włoskiej pizzerii, ja muszę zjadać taką margaritę. No niestety, musimy wziąć pizzę czekoladową, a ja akurat z chęcią posmakuję. Nutellotta się nazywa. No dobra. Mini pizza z nutellą, bananem i M&M'sami. Żartowałam, jednak mam na to ochotę. Nawet takie głowa boli w brzuch. Cała mini pizza. Serio. Ale mała jest. No bo to jest mini pizza. Mega mnie. Ale dobra mam. Gdzie ty cała brudna, kochania, to już do widza. Za każdym razem ona jest brudna. Wiecie, ile razy scenę musieliśmy wyciąć? Raz jedną, nie mam takie. Tak, aż tak i ściekało tutaj raz. Bartek, weź to wrzuć, to było w filmie dziecięce menu. Wrzuć to, wrzuć to. Na każdym filmie trzeba wyciąć jakąś scenę, bo ona ma brudną twarz. Wracając do pizzy, mając zarąbiste ciasto, trzeba zjeść tutaj margarita. To jest pierwsza rzecz słodka, którą zjem, najem się nią i nie będę taki... Tak się źle czuł. Jakiś czas temu wróciliśmy do domku, już powoli ogarniamy się do spania, ale zanim pójdziemy sobie odpocząć, to chciałabym wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Jeżeli takie materiały wam się podobają, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie.